Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik na temat przekaźników bezstykowych i tym razem firmy Fotek. Wyciągnięte one są z tryskiwarki. Były uszkodzone, tutaj nawet było zaznaczone markerem, że one są uszkodzone. Napis uszkodzony. I powiem wam tak, postaram się dzisiaj je otworzyć tak, żeby dostać się do tej całej tutaj środku elektroniki. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda, bo takie przekaźniki są przeważnie zalewane jakimś tam klejem, żywicą, żeby utrudnić naprawę. W poprzednim filmiku miałem przekaźnik innej firmy. Podlinkuję go do tego filmu. Próbowałem go otworzyć. Oczywiście otworzyłem, ale z totalną destrukcją. A dzisiaj już na podstawie tego pierwszego filmiku wyciągnąłem jakieś wnioski. Spróbuję otworzyć tą obudowę tak, żeby go jak najmniej uszkodzić. Jestem pewny na 99%, że one są też zalane w środku. Także chociaż, żeby otworzyć go w ten sposób, żeby tą plastikową obudowę ściągnąć, tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku. Także lecimy z tematem. W tym celu użyję sobie do tego oczywiście magicznej benzyny ze stacji CPN, która potrafi działać cuda przy otwieraniu różnych obudów. No i podlejemy sobie tutaj troszeczkę tą obudowę z każdej strony benzynką i zobaczymy, jak to pójdzie nam przy otwieraniu. Jeszcze pokażę wam tylko, że przekaźnik na wejściu działa normalnie. Świeci się dioda. Tutaj macie diodę kontrolną. Wejście jest ustawione, mam 5V. Także drugi też jest sprawny, natomiast na wyjściu jest totalne zwarcie. A powinno być tak, że tak jak tutaj macie na rysunku, przerwa. Nawet podłączając zasilanie, ta przerwa jest cały czas, nic nie działa. Także są uszkodzone na 100%. No i weźmiemy sobie najpierw na warsztat do otwierania tego jednego. W tym celu wykręcę sobie najpierw tutaj te śrubki, mocowanie, to wszystko, tylko gdzie ja dałem śrubokręcik? Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, najpierw sobie wykręćmy wszystkie te śrubki tutaj, żeby nam nic nie przeszkadzało przy próbie tego otwarcia. Jestem ciekawy, czy uda się go otworzyć w jakiś sposób taki, żeby dostać się chociaż do tej zalanej części. A potem jak się dostaniemy do tej zalanej części, no to będziemy się zastanawiali, jak ją usunąć. Chociaż jest pewien sposób. Myślę, że benzyna właśnie idealnie penetruje takie rzeczy. Dobra, i słuchajcie, mamy to już zrobione. Nie wiem, jak jest tutaj w tym wypadku to zalane tym tutaj plastikiem z obudowy. Czy to jest tylko tutaj obok krawędzi, czy jeszcze pod spodem, bo jeżeli jest pod spodem, no to na pewno tego nie wyciągnę tak łatwo. Także przechodzimy do opcji B, czyli podlaniem benzynką tutaj wszystkie te szpary, które są na tym przekaźniku. Ok, słuchajcie, ja już tutaj wszędzie sobie podlewałem benzyną, niech troszkę czasu minie, ale zobaczmy najpierw sobie, co jest tutaj, kryje ta naklejka pod spodem. Jeżeli uda się jakoś to fajnie odkleić. Powinna być dioda. Ok. Popatrzcie. Naklejka odklejona. Dokładny model tego przekaźnika to jest coś takiego. Fotek Solid State Modul SSR 40DA, czyli 40 amperów. Dobra, słuchajcie, teraz tak, o, przykleję sobie tą naklejkę tu z boku. Zobaczmy, co... O kurczę, ale zalany jest, ostro jest zalany. Popatrzcie się, jak to wygląda z bliska. Widzicie? Ja pierdziele, jak on jest zalany. Białym jakimś klejem. W tamtej wersji przekaźnika był czarny, teraz tutaj jest biały, także... Bo powiem wam szczerze, że wątpię, że to się da w ogóle jakoś tam dostać. No. Chociaż mam coś fajnego, ostatnio kupiłem.
testowałem do rozpuszczania tych czarnych żywic w telefonach i powiem wam, że kupiłem coś takiego, Tar Remover. I wiecie co, że on nawet coś tam rozpuszcza tą żywicę na tych układach. Tylko trzeba powolutku skrobać i wtedy jakby się to usuwa. Kupiłem to w sklepie samochodowym. To jest tutaj do usuwania smoły, pisze. Zaraz wam przeczytam dokładnie. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ok. Gdzieś tu pisało. Usuwa asfalt i smołę, nie? Powiem wam, że chyba zrobię jakiś taki filmik pokazujący, jak on działa właśnie z takimi klejami w telefonach. Układu tam na szczęście nic nie uszkodził. Chociaż nie jestem pewny, ale nie, to będzie osobny filmik na temat tego preparatu, bo pokażę wam płytkę, właśnie co się stało. Albo to jest przez ten preparat, albo przez inny, który też testowałem. I to, co stało się z elementami SMD, to już byłem w szoku. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, skupmy się na tym przekaźniku. Chwila, bo mam jakiś kontakt na gadu-gadu. Dobra, już ogarnąłem gadu-gadu. Zobaczcie, tutaj jest w ogóle jakiś elemencik. Na nim pisze. Może ja zrobię makro. Gdzie jest makro? Ok. Teraz będzie lepiej widać. 1K 630 V AC. Zalany. Czy to jest jakiś gigantyczny rezystor? Nie wiem. Albo kondensator? 1 kilo? Nie, to jest 1 kilo, to jest rezystor. 630 V. Spory, nie? I teraz pytanie, jak to otworzyć? Nie, to jest nie do ogarnięcia, powiem wam szczerze. Continuous. No, jest twardy jak skała, nie da się go ruszyć. Nawet żeby tą obudowę tutaj z plastikową jakoś ściągnąć. Postaram się go jeszcze tutaj popodlewać w środku benzyną. I zobaczymy, czy to coś dało. Jak nie, no to co? Wtedy zostaje opcja tylko cięcia tego dremelem tutaj jakoś naokoło. Żeby dostać się chociaż do tego zalanego kleju. Zobaczyć, jaki on jest twardy. Z ciekawości go dotknę. Ojejku. Skała. Także powiem wam, że lipa. Dobra, podlewam go jeszcze benzyną. Zobaczymy, czy to coś dało, czy nie. Słuchajcie, powiem wam, że spryskałem i tym płynem właśnie do usuwania smoły nie rusza tej obudowy nic. To jest tak cholernie, kurczę, wszystko posklejane, pozalewane, że jedyną opcją rozwalenia tego przekaźnika to jest niestety sięgnięcie po mini szlifiereczkę. Chyba, żebym zrobił taki patent, ale nie mam czegoś takiego. Kiedyś miałem myjkę ultradźwiękową, nalać do niej benzyny, zanurzyć w benzynce, włączyć myjkę ultradźwiękową. Może wtedy ta benzyna w połączeniu z myjką ultradźwiękową dałaby jeszcze większego kopa, żeby dostać się tutaj gdzieś w te szparki. Natomiast ja tutaj no, nic nie zrobię, no mówię wam. Benzyna daje sobie dosyć dobrze rady z otwieraniem obudów od zasilaczy laptopowych, ale jak tego kurczę nie mogę ruszyć, to tylko świadczy o tym, że taki przekaźnik jest cholernie przemyślany przed tym, żeby go nie naprawiać. Także ja idę po mini szlifierkę i następna część będzie ścięciem tutaj. Po kolei będziemy sobie rozcinać do takiego momentu, w którym mam nadzieję, że uda się dostać jakoś do wnętrza tego przekaźnika. Dobra, słuchajcie, lecimy. Cięcie, rżnięcie, będzie ujęcie. Tutaj na razie tylko postaram się dostać do tego wnętrza i zobaczymy, jak to wygląda.
to już muszę być bardziej ostrożny, żeby nie usiąść tego rezystora. Tutaj też trzeba uważać na diodę. Chociaż diod mam dużo, to jednak trzeba uważać. Strasznie dużo leci tego pyłu z tego plastiku. Dlatego warto się zaopatrzyć w taki malutki odkurzaczek. Dobra. Jezu święto, a ja ryję z tą kurde mini szlifierką. Co sobie pomyślą o mnie sąsiedzi, co ja tam robię. Spróbujmy teraz to rozwalić. Biorę kombinerki. Okej. Chodźcie. Dostałem się do tej części. To też się tak topi jak ten plastik z akrylu. Słuchajcie, mamy tak. Widać, że tu są elementy pozalewane. Dosyć ostro. Dioda. LED. Dioda chyba jakaś prostownicza. Rezystor, kondensator, widać, że wystaje. Nie, to jest, to nie jest w ogóle do ogarnięcia, żeby to wyciągnąć. A od spodu jest przylutowany taki gigantyczny triak, który steruje tym wszystkim. Żeby jeszcze to, kurczę. Zastanawiam się, czy to ciąć dalej. Czy po prostu dać sobie spokój i po prostu nie marnować czasu na otwieranie czegoś takiego, bo to, jak widzicie, jest bez sensu. Chyba, żeby istniał jakiś magiczny środek na świecie, który na przykład po wlaniu by roztopił ten klej tutaj, nie uszkadzając rzeczywiście elementów. No nie, to jest w ogóle takie, wiecie, gadanie, marzenie ściętej głowy. Co tu mogę jeszcze zrobić? Mogę jeszcze tutaj ewentualnie troszeczkę wyciąć tak, żeby było już tak ładniej, żeby to wyglądało. Słuchajcie, tak to wygląda po dalszym rozbebeszeniu. Wstawię makro. I zobaczcie. Mamy rezystor. Drugi jakiś prawdopodobnie rezystorek. Tutaj widać kawałek kondensatora ceramicznego. Dioda LED. Albo to jest... Nie, to nie jest dioda prostą. To jest chyba jakiś tranzystorek. Tak, bo tam pamiętam z tego, że był jeden taki malutki tranzystorek. I... No tak wygląda to po rozcięciu. Natomiast... No kurczę, szkoda, że oni to zalewają. Tak już byśmy mieli całą płytkę gotową do naprawy, nie? Lipa trochę. Autofocus, continuous. Także ja myślę, że tego już chyba nie będę męczył, bo to nie ma sensu się z tym pałować. Ewentualnie mógłbym to gdzieś zamoczyć w jakimś roztworze, żeby podeszła tam pod te wszystkie zakamarki, parę dni poleżało, może wtedy ewentualnie coś się da z tym zrobić dalej. Ale ja na tym chyba zakończę filmik, ponieważ nie widzę sensu tego rozwalania.
Wiem, że niektórzy z Was mają też takie samo zdanie, a niektórzy by chcieli, żebym to rozwalił do końca. Mi się z tym nie chce męczyć, wolę poświęcić czas na bardziej praktyczne filmiki. Ale to była taka druga część filmiku o takim właśnie przekaźniku bezstykowym, który był zamontowany w tryskiwarce. I teraz taka na koniec moja uwaga. Jakbym montował już do takiej maszyny nowy przekaźnik, wiecie co bym zrobił? Napisałbym sobie datę montażu na takim przekaźniku. Potem z ciekawości bym wiedział, ile taki przekaźnik wytrzymał w maszynie, jakby się zepsuł. To bym wiedział, że aha, tutaj był montowany tego dnia, tego roku i tak dalej. No i bym wiedział, ile po prostu wytrzymuje w maszynie, nie? Przekaźnik. Ciekawy jestem właśnie, ile taki przekaźnik wytrzymuje w maszynie, która chodzi non-stop 24 godziny na dobę. Także ja zakończę na tym filmik. Muszę posprzątać sobie tutaj biurko, trochę ogarnąć. Bo jak widzieliście, strasznie dużo leci tego pyłu z tego plastiku. Jak coś, to piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie w ogóle. Czy to warte było zachodu poświęcać się na taki filmik? 16 minut tym razem, nie tak długo. Także nie będę męczył was. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ok, na koniec taki mały bonus ode mnie. Żebyście zobaczyli, ile jest zalana ta płytka. Tu macie podstawę metalową. Popatrzcie. Z pół centymetra kleju. Dopiero jest płytka na tym poziomie. I następna warstwa kleju. Taki bonusik ode mnie na sam koniec. Żeby było jasne i widoczne, jak to jest mocno zalane.